Dzień dobry. Bardzo ciekawa woda, na której byłem w tym roku chyba tylko dwa razy na bardzo dystansowym łowieniu. A dzisiaj trochę inaczej, chyba. Wszystko się okaże. Trochę inaczej, bo lewym kijem znowu będę łowił z dystansu spod wyspy. To chyba wyspa, albo jakiś cypel, coś takiego. Natomiast drugą wędką będę łowił gdzieś tu bardzo, bardzo blisko Trzcin, bo ktoś mi nagadał, że tu jest dużo linów. I mi to wystarczyło. Będziemy próbować złowić tu jakiegoś lina na metodę, co może się okazać całkiem trudne, ale zobaczymy. Ja tutaj lina osobiście nie złowiłem nigdy, natomiast jednego faktycznie widziałem, po prostu przepłynął mi pod nogami. Tutaj woda jest dosyć czysta, przy mocniejszym słońcu, którego teraz na szczęście nie ma w tym upale, przejrzystość wody to około metra, więc woda jest naprawdę bardzo czysta. Tego szukałem, to jest Sonobite Krwawy Robal. To jest pelet, który kiedyś na linach sprawdzał mi się po prostu doskonale. Kiedyś tych linów po prostu łowiło się więcej w moich wodach. Nawet nie chcę myśleć, co się z nimi stało. I plan najprostszy możliwy. Z prawej strony, obok Trzcin, jest wypłycenie. Bardzo duże, na około 2 metry. Koniec planu. Dosyć proste, jak widzicie. Bez klipsów, bo będę nęcił kukurydzą. Mam tutaj dwie takie bardzo duże puszki. Bardzo dużo ziarenek. Ok. I plan jest taki, że po każdym rzucie będę robił dwa strzały z procy. Trochę za słabo. Muszę poćwiczyć strzelanie z kukurydzy. Znaczy strzelanie z procy kukurydzą. O! Drugi kij leci pod wyspę, także tu założymy larpę, ósemkę. Po prostu tutaj będziemy liczyć na karpie, które opływają gdzieś sobie brzegi na pewno. Nie wiem, czy w taką pogodę będą chętne na to, ale po to jesteśmy, żeby zobaczyć. I zobaczymy, czy dorzucę, bo mam tylko 40-gramowy podajnik założony. Tutaj by się przydał 60 albo 70, ale zobaczymy. Przerzucę jak nic. Nie przerzuciłbym jednak. O, na mega płciznie spadło. O to nam dokładnie chodziło. Założę klipa. I dzisiaj to łowienie ma być bardzo, bardzo proste, bo myślę, że obie wędki będę przerzucał co 10 minut. Myślę, że nie częściej, bo pod prawą strzelam kukurydzą, więc też chyba nie ma sensu wyjątkowo często przerzucać. Natomiast pod lewy kij, no to jest bardzo daleko po prostu, więc też nie ma sensu tym machać co chwilę, bo celności na pewno za dużej w tym nie będzie. Już było szarpnięcie pierwsze. Podoba mi się. Natomiast założenie tego łowienia jest bardzo proste. Zobaczymy, co na to powie drobnica. Bo to jest coś, co nam może dzisiaj bardzo, bardzo mocno przeszkadzać. To była kaczka czy ryba? Kaczka. Pierwszy rzut bez wskazań. No i dobrze. Nie może być za łatwo. Spróbujemy rzut na zanętę. Dzisiaj pierwszy raz do metody przygotowałem sobie Wonder Blacka. Z ciekawości. Wiadomo, że to świetna zanęta i jestem bardzo ciekaw, jak się sprawdzi w metodzie. Nie wiem, czy teraz się nie zbliżyłem za bardzo do brzegu, ale po to jesteśmy, żeby próbować. Trochę kukurydzy. I ten dystans teraz zwinąć. Któż to wyrzucił tak daleko? Ale tam na dystansie już zostaniemy. Normalnie z peletem. Bo o, coś tu szarpnęło chyba. Akurat patrzyłem na podajnik, no. Ale to może być masa drobnicy, wiecie. Zdręgi, płoteczki, te sprawy. Jest klips założony. Bez problemu. Delikatnie wybiorę trochę luzu. I jedziemy. I z racji, że jeszcze nie mam nowego kosza do podbieraka, tylko ten taki, wiecie, gdzieś tu był uszkodzony. O! To w razie czego mam karpiowy po prostu ze sobą. W razie gdyby był potrzebny. Liczę na to, że będzie. Bo na tej wodzie łowiąc dystansowo nałowiłem tych rybów ogrom. Problem był tylko taki, że to były same karpie i nie zdarzało się w ogóle większe ryby. Wszystkie takie w okolicach i do 3 kg. I to był tamten przesmyk. Siedziałem po prostu z drugiej strony. Mogłem usiąść po prostu tutaj dwa stanowiska wcześniej i też łowić z tego przesmyku i pewnie bym połowił świetnie. Natomiast zachciało mi się wyzwań dzisiaj. Jakoś. To będą wyzwania. Teraz był rzut z zanętą. To teraz zrobimy podwójny podajnik, czyli na dół pelet. Na górę zanętę. Zobaczymy tak. Chociaż na razie tu jakieś tam jedno szarpnięcie było, ale nic więcej. Jeżeli tutaj faktycznie są liny, tak jak
słyszałem, że jest ich tu trochę faktycznie, to na linę na pewno zwykle się bardzo, bardzo długo czeka. Bo mówiąc, że na moich wodach są liny, znaczy, że jak ktoś złowi jednego wymiarowego dziennie, to jest bardzo w porządku. I myślę, że teraz zrobię ostatnie strzały kukurydzy, bo się nic nie dzieje, więc też nie ma co przekarmiać ryb. O, kaczce jeszcze podstrzelimy. Zobaczymy, jak z moją celnością. Średnio. No, zobaczymy jeszcze raz. Dwa ziarenka sobie dam, żeby było trudniej. A nie mógłbym kaczki łowić. Natomiast ten lewy kij odklipsuję i dołożę jeszcze z 2 metry. Po prostu się zbliżę jeszcze bliżej do wyspy. Już nie wiem, czy nie za blisko nawet, ale znacznie płycej. Na dystans zmienimy już przynętę. Ja generalnie nie jestem wielkim fanem zmieniania przynęt po kilku rzutach, ale tu musimy coś zrobić, bo się nie dzieje nic na żadnym kiju, więc będziemy po prostu próbować. I zrobimy tak jak wcześniej na prawej wędce, czyli pelet, pokrywka z zanęty i na hejnał. Zahaczyłem gdzieś drzewo z tyłu, ale i tak doleciało. O, jest tu co zahaczyć. I myślę, że dam sobie tak około godziny na takie łowienie. Jeżeli nic się nie wydarzy przez godzinę, to będziemy coś zmieniać, ale to wszystko zobaczymy. Ja tej wody prawie w ogóle nie znam, łowiłem tu chyba w ogóle z 2 stanowisk. To jest chyba trzecie, także kiedyś tę wodę trzeba poznać w jakiś sposób. Po wstępnym gruntowaniu znalazłem jedną taką w miarę górkę, gdzieś w tamtym kierunku, i jeden wielki, wielki dołek i nic więcej, więc zobaczymy. Minęła prawie godzina i było jedno szarpnięcie na prawym kiju i to wszystko. Nic się nie dzieje. Teraz założyłem kukurydzę na prawy kij. Też się nic nie dzieje ciekawego. No i tak się powoli zastanawiam, czy nie zmienić czegoś na którymś kiju. Natomiast nie za bardzo mam po prostu pomysł. Ewentualnie gdzieś na 3/4 długości wody widać bardzo, bardzo dużo oczkowań ryb. No to jest jakiś tam pomysł na pewno, żeby sprawdzić to miejsce. I o! Zobaczcie, jak powiedziałem. Kurde. Ajajaj. Ale to nie była duża ryba na pewno. Zobaczmy, co się stało, bo aż dziwne tak szybko spinka. No ale nic się nie stało, no po prostu spinka. Bywa i tak. Ajajaj. No to już wiemy, że w tym miejscu jednym na pewno zostanę. Tam się nic nie zmieni. Szkoda, bo kurczę, nie będziemy nawet wiedzieć, co to za ryba. A mam wrażenie, że to nie był karp, bo tam łowimy bardzo, bardzo płytko. 1,5 metra to góra i ryba chyba nie wyszła do powierzchni od razu, więc... No trudno. Życie. No ale to dobrze, bo jednak się cokolwiek ruszyło, także bardzo, bardzo fajnie. Prawy kij na kukurydzę, coś szarpnęło. O, może się to ruszy jednak. A nie. O, zobaczcie, ile tam drobnicy się pojawiło teraz. To jest pewnie to. O, coś zdjęło kukurydzę. Spróbujemy kapkę inaczej. Nie będę ucinał gumki. Kukurydzę założę po prostu na haczek. Zobaczymy, co się stanie. Jest luz. Odpuściła. Czy nie? Szarpnij no jeszcze trochę. Patrzę na plecionkę teraz, czy się jakkolwiek napnie. Nie napina się. O, napina. Niestety. To się nie powodzi, co? To mogła być malutka ryba, która nam szarpnęła za samą przynętę. No ale już się tego nie dowiemy teraz. Trzeba spróbować jeszcze raz. Ale tutaj przynajmniej były dwa brania, bo na prawym kiju nic się nie dzieje i zaraz to miejsce chyba sobie zmienimy. Albo mu damy jeszcze z dosłownie 20 minut. Szczytówka do wody po rzucie. Opadło. Bardzo delikatnie palcem wybieram trochę luzu. Ale na razie to nie idzie tak, jak być powinno. O! Chyba też spadła od razu. Ale to niestety wygląda na bardzo, bardzo małe ryby. I troszkę się obawiam, że to będą wzdręgi. Ajajaj.
To nie jest dobrze. Jeszcze podpięta od zewnątrz. Także ja sobie kapkę, ten pelet domoczę, żeby dłużej pracował. No nie, ale to pierwsze branie tej spinki to na pewno była większa ryba. Przynajmniej niż ta. Widzicie? Lin. Tam sobie odpływa. Tragedia. Malutki, ale lin. Myślę, że w to miejsce już poleciała ponad puszka kukurydzy, takiej bardzo dużej. Bez wskazania dalej. Na drugim kiju był ten moment, gdzie było branie za braniem. Oczywiście w tym były wzdręgi pewnie, ale jednak były brania. Teraz kompletna cisza i aż nie wiem, co robić. Zacząłem bardzo, bardzo mocno żonglować przynętami. Nic to nie dało. Także wrócimy chyba do tego, co nam dawało jakiekolwiek brania, czyli do Yumi. To robiło cokolwiek. Może pomoże jeszcze raz. Ale to jest właśnie urok łowienia na żwirowniach. Tutaj zawsze, ale to zawsze na pierwszym miejscu jest wybór stanowiska. Oczywiście to nie znaczy, że nic kompletnie tu nie złowimy dzisiaj, chociaż już prawie 2 godziny za nami. Ale na pewno trzeba się trochę bardziej skupić i spróbować coś innego zrobić. W międzyczasie zdążyłem przegruntować to miejsce, znalazłem wielki, wielki zaczep na wprost, ale tam też nic nie działo. To było branie wzdręgi chyba. O, a może nie. Nawet nie wiem, czy jest ryba, jest. Ale jak jest, to jest malizna i to będzie malutka wzdręga pewnie, ale nawet nie ma. Ponad 2 godziny już za nami. I no co? Jest problem. I to poważny. Jedno branie spinka i tyle. A to niedobrze. A tu taki poważny podbierak się marnuje. Oj, oj, oj. On by się chciał przydać. Ale skoro tak, to czas trochę pozmieniać. Przed chwilą odwiedził mnie znajomy, który te łowiska zna 100 razy lepiej niż ja na pewno. Polecił mi przerzucenie lewej wędki bardziej w prawą stronę. O jakieś 10 metrów. Tak zrobiłem, zobaczymy, jakie będą efekty. Tam podobno jest takie bardzo po prostu ciekawsze miejsce dla ryb. Zobaczymy. Natomiast no, prawy kij nie robi nic. Wskazań, brań, kompletnie nic. To tu już zmienimy coś na bardzo, bardzo poważnie. Myślę, że w ogóle wyniesiemy się z tego miejsca, spróbujemy sobie znaleźć cokolwiek innego i jeszcze nie wiem co. Natomiast też ciekawa sytuacja, zobaczcie, teraz w ogóle nie wieje. Jest potwornie gorąco. Ryb nie widać przy powierzchni, znaczy, że powinny gdzieś tam żerować. Ale to, że one powinny, to na pewno nie znaczy, że żerują. Także na spokojnie, na prawym kiju coś sobie pogruntujemy. Za głęboko. Słyszycie branie w opadzie na kukurydzę? Albo zaczepy. Raczej zaczepy. A, też kukurydzy nie ma. Znalazłem jakąś malutką górkę na 50 metrze. Może 40. Zobaczymy tam. Zdążyłem zarzucić. Może akurat coś. Nie ma przynęty. Ale numer. Nie widziałem żadnego szarpnięcia. Ani nic. A tu? No nie ma. Ale jest, wiecie, duża szansa, że to spada gdzieś po drodze. Bo to jednak, myślę, że 90 metrów. Może lepiej niż 90 rzucam. Jest naprawdę daleko. No i zobaczmy, czy dorzucę, bo teraz tu już mamy kawał rzutu do zrobienia. Chyba tak. Uff. Tam jest piękna płcizna. Że faktycznie, jak gdzieś tu mają być te ryby, nie na tym przesmyku, to pewnie gdzieś tam. Zresztą zaraz, mam nadzieję, zobaczymy. Bo bardzo, bardzo by się przydało to branie. Jedna normalnie wyholowana ryba, żeby uwierzyć w siebie. Kurde. To jednak rzucimy tu. Zobaczymy. Bo coś ładnie zawinęło ogonem. O. No come on. Litości. Chyba trzecie branie z rzędu. Spinka jest natychmiast. Muszę zmienić coś z długością włosa na pewno. I co, moi drodzy? Wydaje mi się, że tego włosa trzeba skrócić, nie? Chyba. To D-Rig, także nic trudnego. To branie było ładne, poczułem fajny opór. Szkoda, po prostu szkoda. No bo wiecie co, wcześniej zmienię haczek.
Byle żebym dorzucił, nie? Bardzo, bardzo płytko. Odchodzę tak na bok, bo ze mną są krzaki. Nie chciałbym, wiecie, połamać wędki fajnej. A oczywistym jest, że przy łowieniu na takim dystansie no nie przerzucam tego co 5 minut, bo to w ogóle nie ma sensu. Raczej co 10-15. Teraz to już jestem zły na siebie, że te ryby straciłem. O! I przez... I o co chodzi dzisiaj? No o co chodzi? Chyba, że ta ryba płynie do nas? Nie. Niewiarygodne. I to na nowym haczeku, nie? Te ryby się po prostu nie wpinają jakoś. Teraz to trochę mocniej docisnę w ręce, żeby to tam później zapracowało. Kurczę, bo nie wiem, czy to się nie dzieje. Coś w opadzie, coś nie szarpie, nie podpina się coś, bo to jest aż nierealne, żeby tyle ryb z rzędu się nie wpięło. Za daleko. Uff, ale teraz ten przerzucił za wyspę. No i jedyne, co mi na teraz przychodzi do głowy, to jakieś krąpie, płotki, wzdręgi, które się gdzieś przypadkowo zahaczają. Nic, aż niewiarygodne jest, żeby większe ryby się tak nie wpinały. No ale zobaczmy. Może nam dadzą jeszcze jedną szansę. Wow. Kurczę, powiem wam, że dawno nie miałem takiej sytuacji, łowiąc na metodę, żeby w lecie przez 3 godziny nie myć ryby. Cienizna. Zobaczymy, co będzie, kiedy to słońce się troszeczkę schowa. Troszeczkę się zrobi chłodniej. Może tutaj na wieczór wszystko się odpali, bo przecież kiedyś musi. O, no zobaczcie. I już po braniu. Albo to jest mała ryba. To na 99% była malutka ryba. O, teraz spadła. Była, ale to była malisna. Nie, po prostu zmienimy przynętę na znacznie większą już. Wygląda mi to na typowe brania drobnicy. Ale mi się zdążył humor zepsuć w międzyczasie, nie? Tak to jest. To za skandal, że ryby nie biorą. Się nie zgadzam. O, żeby tym razem było lepiej. Zobaczcie, ile zostaje plecionki na szpuli po tych rzutach. Normalnie widać dno cały czas. No, tam chyba widać amura. Ajajaj. Zaczarowane, zepsute dzisiaj? Nie wiadomo. Ale jest inny pomysł. Zaraz zobaczymy. Jest inny pomysł, tylko nie wiem, czy uda mi się go zrealizować tym, co mam, czy czeka mnie jeszcze przeróbka zestawu. Zaraz się dowiemy. Będę potrzebował na pewno bardzo profesjonalnej rękawiczki do rzutu. Musi być. Innej nie mam. Spróbuję to naprawdę bardzo, bardzo mocno rzucić teraz. Dosyć głęboko spadło, ale nie jakoś bardzo. Zabrakło 10 metrów. Ale 10 metrów dalej rzucić to akurat nie będzie większy problem. Bo raz, że rzut taki średni, a dwa, że zaraz coś tu wykombinujemy, jak nie będzie brania. Co za drań. A to już było chamstwo. Świnia. O, o. Masakra. Teraz wam powiem, co pozmieniałem, co wymyśliłem i co nadal nie przynosi rezultatów. Ale myślę, że jeżeli coś ma w ogóle zacząć działać, to właśnie to. I spieszę wytłumaczyć. Na lewej wędce z rurki antysplątaniowej zrobiłem lotkę. Koszyk 50. Tylko zmienię przynętę może już na coś innego. Założę aliena. No bo coś trzeba założyć. Nabiję raz peletem, pokrywkę z zanęty, wezmę swoją super profesjonalną rękawiczkę i słuchajcie, staram się wrzucać w okolice tego przesmyku. Po prostu. Do samego przesmyku nie jestem w stanie dorzucić, ale to nie chodzi o wędkę, mimo że jest tam potwornie daleko, ale to zaraz wam pokażę, o co chodzi. Jak się uda tym razem. Zobaczcie, o co chodzi. Koniec plecionki. Konkretnie nie ma nic więcej. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile jej tutaj dokładnie jeszcze zostało. Nawinięte było 150 metrów. Ile jeszcze jest? Nie mam pojęcia. Ale rzuty są bardzo, bardzo mocne. Tylko ogranicza mnie plecionka. No, tego to jeszcze nie było nigdy. Tylko od razu po rzucie staram się zrobić przynajmniej kilka nawoi. Kołowrotek na beton, bo tu ryba nie może odjechać nawet centymetra. I liczymy na to, że coś się uda. Na razie odłowiłem w ten sposób chyba 3 wzdręgi, tylko no, ja chwilkę nie nagrywałem, miałem 2 bardzo miłych gości, co pozdrawiam. Ale nie odłowiłem ani jednej większej ryby. W ogóle ani jednej sensownej ryby. Powiem więcej, takie miałem bardzo mocne jedno branie,
od razu wydawało mi się, że ryba duża, ściągnąłem podpiętą wzdręgę, więc myślę, że to jest cały problem dzisiaj. Wzdręgi. Zresztą myślę, że ta wzdręga kolejna już bierze. Natomiast tu z prawej strony też się nic nie dzieje. Jest po prostu masakra dzisiaj. Ale to jest właśnie cały urok żwirowni. Tutaj zawsze na pierwszym miejscu będzie znajomość łowiska. Po prostu zawsze. To jest coś, czego na żwirowniach nie da się przeskoczyć. To może być tak, że to jest po prostu słabe miejsce. I gdybym miał 10 metrów plecionki więcej, a nie mam żadnej ze sobą dzisiaj, jak na złość, to mógłbym bardzo, bardzo spokojnie tam pewnie dorzucać w przesmyk. Tam by mogło być ciekawiej, albo nie. No ale nie mam, więc nie ma nawet o czym mówić. Bardzo, bardzo liczę na to, że coś się wydarzy na wieczór. Właściwie to nie widzę innej opcji. Coś tu się musi wydarzyć. Takie moje małe przemyślenie dotyczące tego dnia. Moim zdaniem, co sprawiło, że się nic nie dzieje? Bo no, trzeba uczciwie powiedzieć, że od prawie 4 godzin nie było ani jednej sensownej ryby. Była taka wzdręga, taka 25 powiedzmy. Chyba się nie nagrała do tego, ale była. Myślę, że podszedłem do tego łowienia za bardzo na pewniaka i to był wielki, wielki błąd. Nie przemyślałem chyba taktyki ani niczego takiego, po prostu obrałem sobie dwa miejsca i te dwa miejsca oram bez przerwy. Mimo tam prób zmian taktyki też się nic nie działo i myślę, że najsensowniejsze, co mogłem dzisiaj zrobić, wiedząc, że się nic nie dzieje, to gdzieś po 2 godzinach po prostu się przenieść na inne stanowisko, w inne miejsce i myślę, że to by był lepszy plan niż siedzieć tu i liczyć teraz na cud. No bo chyba tylko to nam zostaje. Czy myślę, że głównie musimy liczyć na to, że wzdręgi się uspokoją. Kiedy te wzdręgi sobie pójdą spać smacznie, to jest szansa, że coś się wydarzy rzeczywiście. Tam gdzieś z tyłu jest paralotnia, nie szkodzi, bo my tutaj zmienimy jedną rzecz na taką bardzo podstawową, którą zawsze stosuję, a bałem się przez wzdręgi. Założę po prostu małe Yumi. To, co bym założył zwykle wtedy, kiedy nie idzie. Odnajdę rękawiczkę, to nie ta. Ale nie ma tego złego, przynajmniej sobie poćwiczę te bardzo dalekie rzuty. To nawet nie są mocne rzuty, moi drodzy. A muszę przyznać, że sam jestem zaskoczony, jak celnie mi te rzuty wychodzą na taki dystans. Myślę, że po tym rzucie, jak nie zapomnę, policzę obroty korbką, żebyśmy mieli jakieś rozeznanie, jak to daleko może być, a w domu sprawdzę na Google Mapach, ile to może być metrów. To samo. Myślę, że to była znowu podpięta ryba. Dobra, spróbujemy wrócić do tej dziury, gdzie byliśmy wcześniej. Zobaczymy tu. No, tylko teraz to się rozpędziłem z rzutami. O, dobra. No, w międzyczasie. Nie wiem, spróbujemy już tak. Na wszelki wypadek po prostu. Jakby przypadkiem miała nam się tu ryby pojawić. Bo obstawiam, że całą kukurydzę tutaj zjadły wzdręgi. A może pojawi się coś jeszcze. Także chcę to po prostu bardzo dywanowo zasypać. No, a może wystarczy. Przy takich braniach to żeby nie przegiąć, nie? Słońce zaszło, 20. Także 4,5 godziny za nami. Spróbujemy się jeszcze raz wrzucić pomiędzy te dwie wyspy. Słuchajcie, ja nawet nie rzucam mocno. Poważnie, to jeszcze jest zapas. I to bardzo duży, myślę. Natomiast przy takich rzutach pamiętajcie, ta rękawiczka, jakakolwiek ochronna, musi być. Szkoda palców, bo goi się to później niestety paskudnie. Założyłem teraz cnobajca, czekolada pomarańcza, żeby to już nie spadało z igły, bo tak to niestety wzdręgi po iluś tam szarpnięciach sobie z tym radziły. I zobaczymy teraz. A te ryby pięknie się pokazują, ale gdzieś tam, w samym rogu. No, chyba nie ma stanowiska ani niczego. Po prostu chlapią się teraz co chwilę. Przynajmniej jestem tyle mądrzejszy, wiem gdzie przyjadę następnym razem. Gdzieś, żebym był w stanie tam dorzucić, po prostu. No bardzo delikatne branie, o, wiecie. O, malutka ryba. Zobaczcie. Znaczy nie można powiedzieć, że nic nie złowiłem dzisiaj kompletnie, bo tych takich wzdręg to trochę jest. No ale maluchy, nie? Nie o to nam chodzi przy metodzie. Też wybrałem sobie łowienie tak daleko, że wiecie, nie mam szans tam niczym zanęcić. Chyba, że szklanką, ale to już trochę bez sensu o tej godzinie. Zobaczmy, policzmy trochę na cuda. Myślałem, żeby do peletu dodać melasy, ale to nam ściągnie przecież jeszcze więcej drobnicy, słodki zapach. Więc nie, to chyba nie jest dobry pomysł po prostu. No nie wiem, kurczę. Masakra. I to na 99% była wzdręga. Właśnie to są takie typowo szarpane brania. I mam takie cały dzień.
Znaczy, mało ich jest, ale cały dzień wygląda to właśnie w ten sposób. Jest możliwe, że miałem jedno normalne, prawdziwe branie. Znaczy, wszystkie są prawdziwe, tylko że nie wzręgi. A w międzyczasie, bo tej kukurydzy mi zostało dużo. To była obcierka, chyba. Nie, to moi drodzy, była obcierka na bank. To było zbyt płynne. Niepotrzebnie to dotknąłem w ogóle. Ja jestem bardzo teraz ciekaw, tak waszej opinii, co wy byście zrobili, może ja wam na szybko opowiem, jak generalnie całe dno przed nami wygląda, bo gruntowałem tu dzisiaj bardzo długo. Od nas po prawie samą wyspę z równo 4, między 3,5 a 4,5 metra. Nic ciekawego. Płytko jest tutaj tylko z prawej strony, z lewej już nie jest tak płytko. Jest jedna górka gdzieś na 50 metrze, z tym, że zaczyna się ona od zaczepu, także to nie jest dobry pomysł. I tamta linia brzegowa, gdzie biorą wzdręgi jak szalone. Jestem bardzo ciekaw, może ktoś z was ma jakieś patenty na to, jak nie łowić wzdręg. Bo to jednak taki okres jest, wiecie, gdzie te wzdręgi bardzo, bardzo przeszkadzają. A moi widzowie często mają bardzo dobre pomysły. Więc jeżeli taki masz, proszę cię napisz. Ja wiem, co bym zrobił w każdej innej sytuacji, żeby nie łowić wzdręg. Zmieniłbym miejsce. Ale no to już mówiliśmy o tym trochę za późno. Dwudziesta dwadzieścia, no ostatnie minuty dla ryb. Powiedzmy, że ostatnie pół godziny. No najgorsza jest taka bezradność i już brak pomysłu, nie? To jest właśnie to, czego najbardziej nie lubię na rybach. Ale póki wędki w wodzie, albo póki zestawy w wodzie, póty jest szansa, więc spokojnie. Dzisiaj jak się trafi leszcz 32 cm, to ja będę dumny z siebie w taki dzień. Wiecie, co jest najgorsze? To nawet nie to, że się nic nie dzieje na tym dystansie albo wzdręgi. Tutaj to, że widziałem dwa liny łącznie dzisiaj, które sobie po prostu tutaj stały przede mną i się na mnie patrzyły, a ja na nie. I żadna ryba nie weszła tam żerować, po prostu jeść. Te ryby tutaj na pewno przyjdą i to prawie na pewno w nocy. Ale niestety nie wyszły, przynajmniej na razie nie weszły, kiedy ja jestem. No, oby się to jeszcze zmieniło. Atrakcja. Mówiłem wcześniej, że kaczkę ten złowił na pewno. Zaraz tam zacznę pod nogi strzelać. Zobaczymy, co zrobicie. Ja niestety nadal ryby widzę tam, w tym rogu po lewej stronie. A, chociaż jeszcze jedną procę puścimy tu. Nie iść tam, kaczki. Wy dostaniecie gdzie indziej. Spokojnie. Oj. Przerzuciłem trzcinę. Dobra, spadło. Zobaczmy. Na prawej wędce przerobiłem dzisiaj chyba wszystkie twarde przynęty, jakie mam, plus kukurydzę. Kompletnie nie zrobiło brania. Jedno wskazanie chyba. Na lewej, tam znowu spław. Ale źle chyba usiadłem. Na lewej chyba wszystkie łowtersy przerobiłem. Przynajmniej wszystkie tych, które używałem w tym sezonie. I niestety same wzdręgi. No ale dajmy temu jeszcze chwilę. Może już nie będzie wzdręg, nie? Widzicie? Ostatni nawój na kołowrotku. Oczywiście teraz napinając zestaw, czy zatapiając, troszeczkę przebędzie. No ale gdyby tu był wolny bieg, to już bym chyba nie włączył. Wolę, żeby się już dzisiaj nic nie wydarzyło, niż żeby szarpały kolejne wzdręgi. Obawiam się, że jedziemy z rzutem ostatniej szansy. Chyba to będzie po prostu ostatni. Dosyć delikatnie. Zobaczcie, jeszcze na sam koniec jednak się udało złowić fajną rybę. Znaczy fajną, to może dużo powiedziane. Pan leszcz. Jest i on. No nie był to główny cel dzisiaj, ale no niech będzie. Kończymy. Nie poradziłem sobie dzisiaj kompletnie. A najgorsze jest to, że gdybym dzisiaj miał postawić wszystkie pieniądze na to, czy połowię, czy nie, to bym powiedział, że tak. I myślę, że to mnie zgubiło. Takie podejście na pewniaka, jakbym przyjechał po swoje, po prostu przesadziłem. Po prostu. Niestety. Ale woda jest piękna, potencjał ma niesamowity. Przyjadę się tu zemścić.
Bywa i tak. Należała mi się lekcja pokory. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.